kochani, witajcie na kanale Mama i Anna. Dzisiaj home back to school. I niestety będą dzisiaj hałasy z okna. Nie mogę go zamknąć, jest tak gorąco, że płynę. Przejdźmy do rzeczy. Anna ma już 6 lat, w związku z tym od września idzie do drugiej klasy szkoły podstawowej, bo tutaj do podstawówki idzie się 2 lata wcześniej niż w Polsce. Czy to dobrze, czy źle? To temat na oddzielny odcinek. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie ochotę na to, żebym podzieliła się z Wami moimi wrażeniami na ten temat. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o angielskiej szkole, to też zadawajcie pytania w komentarzach. Może zrobimy na ten temat jakiś filmik. A teraz przechodzimy już do rzeczy. Co musimy kupić dzieciom do szkoły, do drugiej klasy szkoły podstawowej? I od razu powiem, że rozczaruję tu wszystkich, którzy tak jak ja kochają oglądać Hole Back to School, żeby zobaczyć te wszystkie prześliczne, przesłodkie flamastry, kolorowe kredki, długopisy z misiami, piórniczki z kotkami itd., bo w Anglii takich rzeczy się nie kupuje. Ale nie wyłączajcie jeszcze tego filmu, zobaczcie w ramach ciekawostki, co w takim razie musimy kupić. Często w Hole Back to School pierwszą pokazywaną rzeczą jest plecak. Tutaj dzieci nie chodzą do szkoły podstawowej z plecakami generalnie. Najczęściej chodzą z tego typu torbami na ramię. To, co zakrywam ręką, to jest logo szkoły. Każda szkoła ma taką swoją torbę. Te torby są w różnych kolorach, ale to nie jest tak, że Anna mogła sobie wybrać, czy chce torbę różową, czy czerwoną. Po prostu nasza szkoła ma czarną torbę, szkoła obok niebieską, a szkoła jeszcze dalej brązową. Taka szkoła, taka torba ma zawsze logo szkoły, jakiś element odblaskowy. Z tyłu nic ciekawego się nie dzieje, tu jest trzymadełko, tu jest zawieszka na ramię? Jak to powiedzieć? Słowa mi zabrakło. W środku też nic ciekawego się nie dzieje, tutaj mamy zameczek. Taka, można tutaj coś otworzyć. W środku też raczej nic nie ma. O! Jeszcze coś mamy, jakieś Anny dzieło. Jeszcze tego nie posprzątałam, bo nagrywam to, kiedy ja to nagrywam? 16 lipca, wciąż jeszcze trwa rok szkolny. Tutaj możemy włożyć jakieś długopisy. Tu jest jakaś tam mała saszetka, do której coś można włożyć. No i w sumie tyle. I tu jest dalej pusto. I od razu pewnie się zdziwicie, jak to? Torba na ramię, a nie plecak? Przecież takie 5-letnie dziecko, które idzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej, waży jakieś 20 kg, może nawet mniej. Ma dźwigać 13-kilową torbę na ramię, przecież to jest gwarancja krzywego kręgosłupa. Otóż nie. Przez całą calutką pierwszą klasę waga torby razem z zawartością nie przekroczyła 300 gramów. Można? Można. Tutaj zasłaniam też jest karteczka, na której można napisać imię i nazwisko dziecka. Właściwie to nawet trzeba, no bo wszystkie dzieci w całej szkole mają taką samą torbę. Są szkoły, takie jak moja szkoła, które mają bardzo liberalne podejście i pozwalają dzieciom na noszenie do szkoły plecaków zamiast tych toreb. Ale plecak jest po pierwsze droższy, po drugie mniej praktyczny, bo kiedy Anna przychodzi do swojej klasy, wkłada tą torbę do takiej jakby kuwety na dokumenty, która jest idealna w rozmiarze właśnie do trzymania takich toreb. Plecak się tam nie mieści, bo jest szerszy. No i ten plecak trzeba gdzieś tam indziej upychać, to jest takie troszeczkę mniej wygodne, mniej praktyczne. Takiej torby nie kupuje się co roku, kupuje się ją raz na początku podstawówki i ona wystarcza na całą podstawówkę. Podstawówka jest do 6 klasy włącznie. Dalej, lunchbag. Dzieci w podstawówce, w każdej podstawówce jest stołówka, gdzie dzieci mogą zjeść lunch. Taki lunch zazwyczaj zawsze składa się z jakiegoś ciepłego posiłku i mamy do wyboru wersję mięsną i bezmięsną. Do tego są warzywa i deser.
W ciągu dnia dzieci też dostają bezpłatne owoce. Lunch, właściwie te owoce są bezpłatne chyba do drugiej klasy włącznie, chociaż nie jestem pewna. Lunche też do drugiej klasy włącznie są bezpłatne, później też niewiele kosztują. Ale jest to jednak jedzenie robione w stylu brytyjskim i chociaż samo menu brzmi bardzo fajnie, to wiele dzieciaków z zagranicy nie chce czegoś takiego jeść. W tym moja Ana, która jest niejadkiem. Dlatego mamy lunchbag. To jest taki jakby mały plecaczek, który jest właśnie przeznaczony na lunch. Ten lunchbag jest z poprzedniego roku, właściwie z tego roku, który już się kończy. Nie wiem, czy będę w przyszłym roku Ani kupowała nowy lunchbag, czy będzie chodziła z tym. Zobaczymy. Na razie nie kupuję, dlatego że takie lunchbagi we wrześniu są bardzo, bardzo mocno przecenione i można je kupić o 50% taniej, a nawet jeszcze lepsze przeceny się zdarzają. Tutaj jest miejsce na butelkę na wodę. W zestawie była też butelka na wodę, chociaż powiem Wam, że ta akurat jest kiepska, bo czasami przecieka, więc warto sobie kupić inną butelkę na wodę. Wszystkie dzieci, wszystkie bez względu na to, czy jedzą lunch szkolny, czy mają swój pakowany lunch, muszą przynosić do szkoły butelkę z wodą. W środku, w lunchbagu jest też miejsce na podpis, a cała ta powłoka jest antybakteryjna i pomaga utrzymywać temperaturę, więc jeżeli włożymy coś ciepłego, pozostanie ciepłe na dłużej, jeżeli włożymy coś zimnego, pozostaje zimne na dłużej. I wygodna rączka do trzymania. My mamy też lunchbox, który wkłada się do tego lunchbaga. Ana ma kilka lunchboxów. Ten ja lubię najbardziej. Jest jeszcze trochę mokry, bo niedawno go myłam jakieś parę minut temu. Ten lubię najbardziej, dlatego że w środku ma wygodne przegródki. Tutaj wkładam Anię główny posiłek, tutaj owoce, tutaj warzywa i tutaj przekąskę. To jest bardzo fajne. Ma tutaj też, tylko akurat wyjęłam w tej chwili uszczelki, tak żeby te dania z poszczególnych sekcji się nie mieszały. Można nawet wlać jogurt i on się nie porozlewa wszędzie. To jest bardzo, bardzo fajne. Tutaj jest miejsce, też nie przyniosłam z dołu, ale tutaj jest miejsce, do którego wkładamy łyżkę i widelec. Łyżka i widelec też były w zestawie. No i główna taka zatyczka, która utrzymuje to wszystko. Ten lunchbox jest bardzo fajny, to jest mój ulubiony. Tak jak mówię, Anna ma jeszcze kilka innych, ale z tego korzystamy najczęściej i chyba będę musiała taki właśnie kupić na przyszły rok, ponieważ w tym niestety uszczelka już zaczyna podchodzić pleśnią, grzybem. Wiecie, to jest Anglia. A tam Nelcia płacze z tatą. Wiecie, to jest Anglia, bardzo wilgotny klimat i bardzo dużo rzeczy podchodzi pleśnią i grzybem po pewnym czasie. I teraz powinnam przejść do najważniejszej rzeczy typu piórnik. Nie kupujemy. Kredki, flamastry, długopisy, ołówki, gumki, temperówki, blok rysunkowy, nożyczki, klej. Nic z tych rzeczy nie kupujemy. Wszystkie takie rzeczy zapewnia szkoła. Wszystkie te rzeczy są w szkole. Dlatego te bugbagi są, czyli te torby na ramię, są tak lekkie, bo dzieci nie noszą ze sobą nic. W tym bugbagu dzieci noszą tylko książki wypożyczane z biblioteki. Przechodzimy do tego, co zatem musimy kupić. Musimy kupić mundurek. W każdej angielskiej podstawówce dzieci chodzą w mundurku. Mundurki są bardzo różne. Niektóre szkoły mają bardzo dokładnie opisane te mundurki, niektóre szkoły mają po prostu zamawiane całe zestawy mundurków, ale w wielu szkołach dzieci mają po prostu mieć ubranie szkolne. W każdym sklepie z ubraniami jest taki dział z ubraniami szkolnymi i jakiś element typowo z tej szkoły. W naszej szkole jest to, tak jak w większości szkół, bluza z logo szkoły. Tego właściwie nie musiałam w tym roku kupić. Tu jest bluza. W naszej szkole są czerwone bluzy. Tu jest to, co zakrywam ręką, to jest logo szkoły. Bluzy są w wersji takiej jak tutaj, rozpinanej z kieszonkami. I w wersji nierozpinanej, z trochę mniejszym dekoltem i bez
kieszonek. Nie kupuję w tym roku tych bluz, ponieważ kupiłam Anię nowy zestaw kilku bluz na wiosnę, bo ze starego wyrosła i ten zestaw jeszcze nam na parę miesięcy wystarczy. Być może gdzieś tam w ciągu roku szkolnego trzeba będzie coś większego dokupić. Na razie te bluzy są na nią dobre, więc zostają. Pod bluzą mamy koszulę. Niektóre szkoły mają swoje własne koszule z logo szkoły. W naszej szkole po prostu dzieci muszą mieć białe koszule lub białe koszulki polo. Ja wybieram białe koszulki polo. Większość dzieci w naszej szkole ma białe koszulki polo. Nasza szkoła doły ma szare. To znaczy, że chłopcy noszą szare spodnie garniturowe. Dziewczynki mają szerokie pole do popisu w tej kwestii, bo dziewczynki lubią się stroić. Dziewczynki mogą nosić szare spodnie garniturowe, szare spódniczki o różnych krojach, ale to muszą być te spódniczki szkolne. Od razu widać, czy to jest spódniczka z działu szkolnego, czy jakaś inna. Naprawdę to te spódniczki z działu szkolnego są bardzo charakterystyczne. Dziewczynki mogą też nosić sukienki typu prąceski. Pod to zakłada się tę białą koszulę. Anna właśnie w tym roku wybrała sobie takie sukienki. To słońce tutaj mi bardzo niefajnie robi. Mała zmiana oświetlenia, może teraz będzie trochę lepiej widać. Anna wybrała sobie w tym roku taką sukienkę. W tamtym roku miała spódniczkę plisowaną. Sukieneczka z motylkiem. Bardzo jej się te sukieneczki spodobały. To jest dwupak sukieneczek z Marksa i Spencera. Kosztował 14 funtów, ale kupiłam go w momencie, kiedy była promocja, 20% taniej na wszystkie rzeczy szkolne. Pod sukienkę tudzież spódniczkę zakładamy rajstopki. Zwykłe, szare, bawełniane rajstopki. Teraz buty. Dzieci zawsze noszą czarne, zawsze, w każdej szkole, bez względu na to, czy góry, te na przykład bluzy, dzieci mają czerwone, niebieskie, granatowe, brązowe, czy inne kolory szkolne. Kiedyś może nagram film o mundurkach, to Wam wymienię te wszystkie kolory. Więc nieważne, jakiego koloru są góry, jakiego koloru są doły, u nas szare, ale są też czarne, ciemnobrązowe, granatowe, ciemnofioletowe. To buty szkolne zawsze w każdej szkole są czarne. Chłopcy mają albo takie bardziej adidaskowate buty, które są calutkie czarne, bez żadnych tam, nie wiem, logo producenta w białym kolorze, czy z jakąś białą podeszwą, czy coś takiego. Nie, one są calusieńkie czarne. Lub pantofelki. Dziewczynki mają pantofelki. Różne, najróżniejsze. U dziewczynek ten wybór jest bardzo szeroki. Anna w tym roku wybrała sobie takie, które mają tutaj naszytego jednorożca. Nie wiem, na ile go widać. Proszę bardzo, tu jest jednorożec. Na podeszwie są serduszka i ta podeszwa jest taka trochę brokatowa. I buty są świecące. Kiedy dziecko robi tup, to wtedy one tak zaczynają świecić. Taki świecący element jest fajny, zwłaszcza jeżeli dziecko wraca później, bo ma jakieś zajęcia dodatkowe w zimie, więc jest dobrze widoczne. Anna uwielbia jednorożce, uwielbia brokat, uwielbia serduszka, uwielbia buty świecące, więc były naprawdę fajne. Kupiłyśmy je w Sainsbury's za ich cena regularna to 18 funtów, ale również kupiłyśmy na promocji. 20% taniej za wszystkie rzeczy szkolne, ponieważ to jest Anglia, gdzie wiecznie pada. Elementem obowiązkowym jest płaszcz przeciwdeszczowy. Anna ma jakiś płaszcz przeciwdeszczowy z myszką Mickey Mini? Z myszką Mini. Tutaj już nie ma takich typowo szkolnych płaszczy, po prostu dzieci ubrania wierzchnie przynoszą dowolne. Dla dziewczynek mamy też typowo szkolne ozdoby do włosów. Właściwie nie ozdoby, tylko takie elementy niemal obowiązkowe. Też w kolorach typowo szkolnych. Jest kilka takich kolorów, które są typowo szkolne.
I mamy tutaj zestaw, to też jest z poprzedniego roku, zestaw gumeczek do włosów czerwonych, ponieważ tak jak widzieliście, w Anny szkole są czerwone bluzy i takie ozdoby do włosów też są czerwone. Zestaw czerwonych spineczek z kokardką, czerwone opaski, też z taką delikatną kokardką, opaski do włosów. Mamy tego trochę. I jeszcze ubrania na WF. Mam tutaj Anny bluzkę, pamiętą i brudną. Właśnie jutro wstawiam pranie czerwonych rzeczy. To jest typowa koszulka na WF. Tutaj jest logo szkoły i chyba większość szkół ma swoje dedykowane koszulki na WF z logo szkoły. U nas, tak jak wszystko w naszej szkole, czerwona. I do tego dowolny ciemny dół szkolny. Ciemny dół szkolny to znaczy, to nie mogą być jakieś, nie wiem, leginsy, które są czarne, ale mają różowego jednorożca. Widać, że to nie jest ubranie szkolne. Ubranie szkolne jest jednolite, bez żadnych ozdób i udziwnień. W tej szkole, w której Anna teraz jest, można nosić leginsy i to jest chyba takie najwygodniejsze na WF. W poprzedniej Anny szkole, jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego Anna po miesiącu zmieniła szkołę, to też nagram o tym film, dajcie znać w komentarzach. W poprzedniej Anny szkole nie pozwalano na leginsy. Na WF dziewczynki musiały chodzić w granatowych dresach o konkretnym kroju, bez żadnych oczywiście też ozdób. Ciężko było coś takiego kupić, zwłaszcza że się trochę za późno wzięłam za te zakupy szkolne, dlatego teraz zrobiłam wszystkie zakupy jeszcze dopóki trwa rok szkolny, żeby już później nie biegać z tym jak kot z pęcherzem. Leginsy, skarpetki, skoro zdejmujemy rajstopy, to fajnie byłoby założyć skarpetki. Tutaj mam typowo szkolne czarne skarpetki, takie dziewczęce, bo są z koronką. No i buty na WF. To mogą być Adidasy, też takie całkowicie czarne. Anna kupiła sobie, Anna woli takie bardziej trampkowate buty na WF. I mamy tutaj, już Wam pokazuję, te też są z jednorożcem. Widać go? Widać troszkę. Jednorożec, tutaj tam jakieś gwiazdki. Tu jest miejsce na podpis. Wszystkie ubrania szkolne mają gdzieś miejsce na podpis. To jest bardzo ważne, bo wszystkie dzieci w całej szkole ubierają się tak samo albo bardzo, bardzo podobnie. Dlatego wszystkie ubrania muszą mieć miejsce na podpis. Kiedy dzieci się na przykład przebierają na WF, to później ciężko byłoby odgadnąć, która bluza jest czyja, skoro wszystkie są identyczne. Wydaje mi się, że to wszystko. Jeżeli coś pominęłam, być może pominęłam, ale większość rzeczy, które musiałam kupić, a nie, na pewno wymieniłam. Więc jak widzicie, wyprawka jest dużo tańsza niż w Polsce. Dużo bardziej nudna dla dzieci. Ale też dla rodziców dużo łatwiejsza, bo kiedy raz kupimy w jakimś sklepie, na przykład kiedy raz w Azdzie, kiedy dziecko idzie do zerówki, wybierzemy sobie koszulki takie konkretne, przymierzymy, widzimy, że pasują, to kiedy dziecko wyrośnie, już nie musimy się zastanawiać, chodzić z dzieckiem, ciągnąć go do sklepu, żeby przymierzało, tylko kupujemy identyczne koszulki, tylko o rozmiar większe. I to jest naprawdę super wygodne. Jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapki w górę, w komentarzach piszcie, czego jeszcze chcielibyście się dowiedzieć na temat brytyjskiej szkoły podstawowej. Na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z Wami i zapraszam do następnych filmów. Cześć!